Te odgłosy świadczą o tym, że jelenie rozpoczęły swój rytuał godowy. Rykowisko nabiera rozmachu. Karkonosze są odwiedzane chętnie o każdej porze roku, także jesienią. To idealny czas na uchwycenie niezapomnianych kadrów. Takie widoki w Karkonoszach to wcale nie rzadkość. Zachęcamy Państwa także do korzystania z nowo wyremontowanego szlaku żółtego prowadzącego od Polany do Pielgrzymów, który w tym tygodniu został oddany do użytku. Jest coraz bardziej bezpiecznie na szlakach turystycznych i tu mówię o bezpieczeństwie zarówno tym fizycznym, jak i bezpieczeństwie ekologicznym. Czyli sposób korzystania z Karkonoszy przez turystów jest bardzo odpowiedzialny. A przy okazji naszego ostatniego spotkania z dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego zapytaliśmy o wakacyjną frekwencję na szlakach. Frekwencja była bardzo zbliżona do tych dwóch ostatnich lat. Zarówno w lipcu, jak i w sierpniu była podobna ilość turystów. Sprzyjały temu warunki pogodowe, dobrze przygotowane szlaki. Nie rejestrujemy żadnych szkód na szlakach turystycznych. Wiadomo, że w tej masie ludzi, setek tysięcy osób, które odwiedzają Karkonosze, z pewnością znajdują się też takie osoby, które zachowują się niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ale od tego mamy odpowiednie służby, które systematycznie kontrolują Park Narodowy i wyciągają konsekwencje, ale to jest zdecydowana mniejszość. Na koniec przypominamy, że wybierając się w góry należy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt oraz ubrać odpowiednio do panujących tam warunków.